Mamy mały problem. Nie regulujcie odbiorników, ona jest taka mdła. Zobaczcie, jak to wygląda. Sadza po pożarze. No po co komu tyle maskar? Przepiękny. Trzy różne kolory. Hej, witam się z Wami na podłodze przed szufladami. To oznacza, że dzisiaj będziemy znowu robić porządki w moich zbiorach kosmetycznych. Dzisiaj rozprawimy się z bronzerami, różami, rzęsami, gąbkami i myślę, że też przejdziemy do następnej szuflady, do następnej komody, bo ja chcę naprawdę już to, tak wiecie, wyczyścić, posegregować najszybciej, jak się da. Jeżeli jesteś tutaj na kanale po raz pierwszy, to cześć, ja mam na imię Asia i od 11 lat jestem youtuberką, influencerką, makijażystką, więc z racji tego zawodu muszę mieć dużo kosmetyków, ale nie chcę, żeby ktokolwiek poczuł się źle, dlatego że tylu kosmetyków nie ma. Nie, nie, nie. Ja wręcz zazdroszczę osobom, które mają zaufaną szufladę i tylko w niej wszystko się mieści. Także jeśli taka tematyka Was interesuje, chcecie ze mną spędzić dłuższą chwilę, posegregować kosmetyki, poczyścić je i przy okazji dowiedzieć się co nieco na ich temat, bo to będą też takie szybkie recenzje, to weźcie sobie coś do jedzenia, do picia i zapraszam do oglądania dalej. Przyszedł misja. Dzień dobry. Ale jesteś przewietrzony. Misio był w wolierze. Jest taka ładna pogoda, to teraz misio i misiowa się wietrzą codziennie. Jesteś taki słodziak. Przygotowałam sobie chusteczki zwilżane do wyczyszczenia szuflady i do wyczyszczenia tych kosmetyków. Ja też ogólnie w zanadrzu tutaj pod ręką mam jeszcze alkohol izopropylowy, który właśnie też świetnie służy do czyszczenia i też trochę odkażania tych kosmetyków. A tutaj taka ciekawostka, myślałam, że Wam też pokażę, jak będziecie zainspirowani do czyszczenia kosmetyków ze mną. W Lidlu kupiłam takie, nie wiem, zestawy kontenerów, pojemników, które myślę, że mi się właśnie przydadzą zarówno dzisiaj do tych brązowych i różów, jak i ogólnie. W zestawie jest, ja wiem ile, no trochę ich jest, bo tutaj są dwa zestawy połączone i mają super taki cienki akryl, są ładne, wiecie, takie foremne, także ogólnie myślę, że fajny zakup. To są rzeczy, które myślę, że jeszcze w dalszym ciągu możecie kupić, bo ja je kupiłam dosłownie w zeszłym tygodniu, tak przed świętami jakoś. Także jakby co, to lećcie do Lidla. Zaczynamy od pierwszej szuflady, w której są tusze i kredki. I jak zawsze przygotowałam sobie trzy pojemniki. To będą kosmetyki do oddania, do zostawienia i do wyrzucenia. Czyli jak ktoś będzie już kompletnie, wiecie, zniszczone czy przeterminowane. I co jest najlepsze, to tutaj, jak zaraz się przekonacie, są same nowe tusze. No właśnie, to są nowe tusze. Ja mam jeszcze dodatkowo cały taki duży karton, pudło z Ikei w studio, również nowych tuszów, dlatego ja właśnie na modelkach, jak maluję, to używam po prostu tuszu, bo tyle ich mam. Ja nie żartuję, jak mówię, że mam bardzo dużo maskar. I najlepsze jest to, że ja ich wszystkich nie potrzebuję, bo ja i tak będę zawsze wracać do tego Sky High z Maybelline, bo to jest dla mnie obecnie ideał maskary. Nic nie może przebić ideału, to jest dla mnie idealna maskara. I oprócz tego, że tutaj zapodziały się, jak widzę, dwa egzemplarze, czyli Sky High, ta Cosmic Black i Sky High wodoodporna wersja, której jeszcze nie używałam, to mam jeszcze trzy zapasy tej maskary w innym, wiecie, w innej szufladzie, gdzie mam właśnie zapasy kosmetyków, po które sięgam najczęściej. Także te dwie maskary na pewno ze mną zostaną. A co do reszty, to no nie wiem, no chyba zostawię sobie kilka takich, które wyglądają dla mnie najbardziej interesująco. Zobaczcie, jeszcze dwie z tego. Co to jest? It Cosmetics. Tam jest jeszcze Marc Jacobs Beauty. O, proszę. A to, no właśnie, to nie jest kurz. To jest ten popiół, o którym Wam mówiłam po pożarze. W dalszym ciągu, właśnie w szufladach, widzicie, jakie to jest czarne? To nie jest normalny kurz. To jest ten osad, to jest ta sadza. Dobrze mówię? Mi się to zawsze myli. Sadza po pożarze. Pożar miał miejsce rok temu i w dalszym ciągu ja znajduję zakamarki, w których jeszcze jest sadza. No, także dobre, nie? Także naprawdę te porządki w tych szufladach to jest coś, co powinno tutaj się zadziać dawno temu. A co jest jeszcze najlepsze, bo mam wrażenie, że mówię najlepsze już piąty raz, to przecież w tym obszarze tego pożaru nie było. Dym szedł w drugą stronę studia, więc teoretycznie tutaj to powinno być wszystko czyste. No ale jednak. To jest maskara z marki Jacobsa. Co to jest? Velvet Noir. A, pamiętam, ona była taka mega pogrubiająca. Może tą sobie zostawię, bo ona jest jakimś takim, wiecie,
widzicie, limitowanym opakowaniu, także ona jeszcze ze mną zostanie. Ale tak mi się coś wydaje, że ja sobie tę szufladę wykorzystam na właśnie te zapasy, które mam w innym miejscu. Tu będzie chyba to bardziej użytkowe. No i co my tutaj mamy? Mamy jeszcze jakiegoś Revlona z małą szczoteczką, bo to pamiętam. O, jest Eveline, to powinno być w szufladzie Eveline. Wet n Wild, również sznówka. No tutaj są wszystkie nowe maskary. Ja te wszystkie nowe dam po prostu albo do studia, albo do oddania po rodzinie, po znajomych, bo no, nie wykorzystam tylu maskar sama. No sorry, jakbym się nie starała. Jeszcze Wam może zahaczę o te, które znam i które lubię, bo tutaj jest bardzo dużo takich maskar, które są dosłownie, wiecie, nówki sztuki i ja ich nawet nigdy nie używałam, więc nie mam żadnego zdania na ich temat. A tu jest jeszcze Omega Lash, tej nie znam. Dior Show, też ich nie znam. Nie pamiętam przynajmniej. Ta maskara z Benefitu The Real Magnet jest bardzo mocno pogrubiająca i ona ma właśnie taką bardzo precyzyjną, syntetyczną szczoteczkę. To jest też fajna rzecz. Chyba sobie zostawię jeszcze tę maskarę z Bourjois Volume Reveal, bo to jest też wersja wodoodporna i zawsze jak jedę na wakacje, to sobie obiecuję, że w końcu wezmę jakąś wodoodporną maskarę, ale nigdy do tego nie dochodzi. Także jeżeli chodzi o wodoodporne maskary, a często też pytacie o polecenie wodoodpornej, to jestem kompletnie zielona, jestem w tym temacie niedoświadczona. Także myślę, że sobie tę maskarę zostawię i tak samo jak ta z Maybelline będą czekały na najbliższe testy. Mam nadzieję, że w końcu mi się uda to przetestować. Ja po prostu jestem zrażona trochę do wodoodpornych maskar, bo wiem, że one są strasznie ciężkie do usunięcia z rzęs. Tu jest jeszcze jakaś maskara z Huda. Czy ja? Dobrze, tak, dobrze myślę. To jest ta podwójna. Ona ma jedną i drugą stronę z dwoma różnymi szczoteczkami. Jedna ma niby dawać właśnie grubość, druga ma podkręcać i wydłużać. No zostawię sobie kilka maskar. Najpierw myślałam, że sobie zostawię tylko tę Maybelline, no ale no właśnie, kilka jest tutaj też jeszcze fajnych. Lash Brug z Anastasii też używałam, też jest bardzo fajna, ona jest mocno pogrubiająca, tylko wiecie, z każdej tej maskary, którą mówię, że jest fajna, były jakieś minusy. Coś może, nie wiem, może nie do końca trzymały skręt tak jak powinny, albo tak jak lubię, albo może troszkę się osypywały, albo coś. Coś zawsze było nie tak. Jakieś małe, ale jednak coś było nie tak. A tutaj naprawdę ta Sky High dla mnie jest kompletnym ideałem. Ta z Fenty Beauty, czy ja ją używałam? Kompletnie nie pamiętam, ale mam też dwie sztuki. Oddam. Lash Genius. Co to jest w ogóle? Ja wiem, co to jest. To nie jest maskara. Ale to już jest do wyrzucenia na bank. Kiedyś, nie wiem, czy w dalszym ciągu Anastasia ma to w swojej ofercie. Patrzcie, jeszcze żyje nawet. To ma być niby wodoodporny top coat do brwi, bo oni mieli w swojej ofercie właśnie coś takiego jak Lash Genius i o ile dobrze kojarzę, to w tym momencie to jest odżywka o takiej nazwie właśnie z Anastazji, a kiedyś to był taki puder, który się nakładało na brwi i potem trzeba było to sobie utrwalić właśnie tym żelem. Ciekawe, ale to ma już tyle lat, na pewno się z tym tutaj już do domu przeprowadziłam, także myślę, że 6 lat ten kosmetyk ma, także idzie do wyrzucenia. O, tą maskarę też bardzo lubiłam. To jest Belle Epoile Jenning Long & Volume Mascara. No właśnie, bardzo wygodna szczoteczka i pogrubiająca formuła. No też była fajna, no ale jak sobie tak, wiecie, pomyślę, jaki mi efekt daje i ile mi sprawia przyjemności malowanie rzęs tą maskarą z Maybelline. Ja wiem, że to jest nudne i powinni mi za to płacić. Nie płacą mi, ale powinni. Ale naprawdę, no Sky High to jest po prostu, zaznacza wszystkie, wiecie, wymagania. Laura Mercier Panoramic Mascara. Nie używałam nigdy. Mam chyba nawet jeszcze trzecią sztukę gdzieś. To jest jeszcze druga. Także widzicie, jak widać, od przybytku głowa też może boleć. Better Than Sex z Too Faced to jest również jedna z tych maskar, której nigdy nie używałam, o której było bardzo duże zamieszanie. Wszyscy zachwalali tę maskarę, ale każdy zaznaczał jedną rzecz, że ona wygląda przepięknie na rzęsach i pogrubia te rzęsy, ale strasznie się kruszy. Jak był taki największy boom na ten tusz, to jak się spotykałyśmy gdzieś tam na eventach, to jak ktoś miał osypaną maskarę i się go zapytało, co to jest za tusz, to było to Better Than Sex. Także nie wiem, czy coś jeszcze może polepszyli w tej formule, czy nie, ale jakoś zawsze to, że ona się osypuje, powstrzymywało mnie przed testowaniem jej. No bo jak mam maskary, które się nie osypują i są jeszcze, ba, tańsze, no to po co mi Better Than Sex? Później jest jeszcze, nie wiem, czy to jest już KVD, czy to jest jeszcze Kat Von D, to jest jeszcze Kat Von D.
Ale to jest tak samo, nieotwarta, nawet wiecie, nieodkręcona maskara, także nówka sztuka. Serum Infused Volumizing Mascara, też nigdy jej nie używałam. No dobra, tą moją ulubioną też jeszcze zostawię. Zostawię sobie takie, wiecie, otwartą furtkę, ale z tuszami, które lubię i których używałam i wiem, że są dobre. Co to w ogóle jest? To nie jest maskara. To jest Viper Lip Plumper. O! A to się tutaj nie powinno było znaleźć. Kolejna wodoodporna maskara. Jak widzicie, mam ich trochę, ale chyba, nie wiem, na kanale może pojawiły się dwie albo trzy wodoodporne maskary przez te wszystkie lata i to tylko przy testach kosmetyków wodoodpornych. No po co komu tyle maskar? No powiedzcie mi. Oho, okej. Okay. To jest złota maskara. I to była maskara. Ja pamiętam, to było z takiej limitowanej kolekcji, gdzie opakowaniem była torebka, tak jakby marka Jacobsa. No to już jest też na bank przeterminowane i użyte chyba, nie wiem, raz albo dwa, także do wyrzucenia. A, okej, już wiem. To był pojemniczek z kolorowymi maskarami. No i właśnie, tutaj są fioletowe, taka zielona. Tutaj też jest z Golden Rose i z Bourjois też niebieska. Ja nie używam kolorowych maskar i nagle nie zacznę. Jak przez tyle czasu nie używałam, no to na pewno nie zacznę, także ich też się pozbędę. Przynajmniej przez te tusze przejdziemy bardzo szybko. Tutaj mamy kolej... O, znowu wodoodporna, tym razem Isadora. Nie znam, nie mam bladego pojęcia. Tyle widzę, że jest wodoodporna. Tutaj jest jeszcze kolejna zafoliowana i kolejna zafoliowana. No i kolejna. One wszystkie są do wydania. Miniaturka tuszu z Heleny Rubinstein. Akurat ten tusz bardzo lubiłam. Ja go bardzo często używałam, jak jeszcze pracowałam w Sephorze, czyli dosłownie życie temu. No ale to już tutaj leży tyle, że myślę, że będzie to przeterminowane. Tutaj mamy wodoodporny tusz z NAM. Chyba też kupiłam go do jakiegoś testu i koniec końców nigdy się na rzęsach nie znalazł, także do wydania. Kolejna maskara z Kat Von D, Go Big or Go Home. Tu jest jeszcze Catchy Eyes z Gosha. I taka ciekawostka, te opakowania z Gosha często mają coś takiego i to jest symbol oznaczający, że opakowanie zostało wykonane z plastiku wyłowionego z oceanu, czyli taki recykling. Maskara z Pretty Vulgar. A, czekajcie, zobaczymy jak ona wygląda, bo wydaje mi się, że ona jest przesłodka. O, cała w ptaszki, ale słodziak. Pupa Vamp Extreme. Co to jest? To jest coś... Nie, to jest maskara. To jest Skinny Mascara. Pamiętam ten tusz. Jak byliśmy kiedyś z Nyxem w Los Angeles, to pamiętam, że mi się spodobało bardzo mocno używanie tego tuszu. No i właśnie, to jest przykład na to, że maskara, chociaż nieużywana, to zaschła w opakowaniu. Także do wyrzucenia. Damn Girl. Bardzo fajne opakowanie. W ogóle przypadkiem ten rimmel nie ma takiego opakowania też. Coś mi się wydaje, że też wykorzystali tę samą fabrykę. Co tu jest jeszcze? By Terry, nie znam, nie używałam. Lumen, nie znam, nie używałam. Primer, nie będę go używać. Clarence, o, tę maskarę też bardzo lubiłam. Maskara Supra Volume, czy Intense Volume and Color. Bardzo ją lubiłam. Też kilka opakowań jej zużyłam, ale chyba już do niej nie będę wracać. Jeszcze jedna Catchy Eyes. Sądząc po kolorze opakowania, to ona będzie wodoodporna. Tak, jest napis Waterproof. Jeszcze jeden Better Than Sex. I tę sobie zostawię. To jest maskara z Lancome Miss Your Big. Ale zobaczcie, z jak to się mówi? Wygrawerowanym moim nikiem. Także ona ze mną zostanie. I przechodzimy do czegoś, z czym zdecydowanie muszę zrobić porządek, bo to są kredki. Ogólnie takie kredki są fajną opcją, bo możemy nimi bardzo szybko zrobić makijaż oka. Natomiast, no właśnie, tutaj wylądowały takie kredki, które rzadko kiedy widzą światło dzienne. Mamy na przykład sporo, wydaje mi się, kredek z Laure Mercier. No nie jakoś sporo, jest jeszcze tylko druga, ta jest akurat edycją limitowaną, dlatego jest taka ładna. Miałam ich więcej, ale musiałam się już ich pozbyć wcześniej. Jest też, ta pośrodku to jest Golden Rose, a tutaj mamy Bobbi Brown. I to są wszystkie formuły, wszystkie trzy formuły są zastygające, są trwałe, wodoodporne i one mogą być używane zarówno jako baza pod cienie, jak i wiecie, no jakakolwiek kredka. Natomiast, no właśnie przez to, że one są grube, to no rzadko ich używam. Akurat ten kolor jest przepiękny. Z tymi kredkami to będzie mi się bardzo ciężko pozbyć, rozstać.
Tutaj jest jeszcze jedna z Bobby. Taki chłodny, błyszczący brąz. Też bardzo ładna. Golden Rose. Te z Laury są takie typowo na wewnętrzny kącik. One są rozświetlające. Ja je sobie jeszcze zostawię. Okej? Okay? Nie będziemy o tym rozmawiać. Tylko Golden Rose pójdzie do szuflady Golden Rose, bo łatwiej po prostu jest mi wtedy nad wszystkim zapanować. I są trzy kredki. Też ładne. Kurczę. Z Fenty. Które też z tego co pamiętam były edycją limitowaną. No dobra, też je zostawię, no. Ta miedź jaka ładna. Pewnie za rok, jak będę robić jakieś porządki, to się już ich pozbędę, ale kto wie, może jednak w tym czasie nagle do nich wrócę. Pozbędę się tylko tej kredki z Physicians Formula, bo już brązów mam bardzo dużo, także nie potrzebuję kolejnej. I mamy jeszcze taką ładną kredkę z Makeup Geek. Ta firma już niestety nie istnieje. Nie wiem, czy wiecie, ale Marlena Makeup Geek zamknęła markę makijażową. Wielka szkoda, mieli bardzo dużo fajnych kosmetyków. Ja sobie tę kredkę jeszcze zostawię, tylko ona pójdzie tam do stanowiska do nagrywania, bo tam mam pod ręką właśnie kolorowe kredki. I jest jeszcze czarna... Co to jest? Kredka? Kredka. Z marki Jacobsa, ale patrzcie, nawet jeszcze żyje. No co za dziadostwo. Z bardziej czystym sumieniem wrzucałby mi się takie rzeczy z wiekową datą produkcji, gdyby już nie działały, no ale jak widać jeszcze jest całkiem spoko. No ale po pierwsze, no, ta marka już nie istnieje, po drugie, no nie będę raczej tego używać, zresztą mam no, niemalże identyczny odcień w tej kredce z Bobby Brown, także tych rzeczy się pozbędę, ta zostaje. I teraz tak, tu mamy bronzery i mamy mały problem z bronzerami. Ale nie zaczniemy od bronzerów, zaczniemy od różów, dlatego że powinny być na odwrót. Bronzery zajmują więcej miejsca, są bardziej rozbudowane i mam chyba ich więcej, ja przynajmniej będę miała więcej po tych porządkach, a ta szuflada jest głębsza i myślę, że tutaj będzie lepiej, jak zamienimy po prostu miejscami, więc najpierw się trzeba rozprawić z tymi różami. No i właśnie przez to, że tam do tej szuflady z bronzerami już nie można nic wcisnąć, to musiałam poprzekładać niektóre rzeczy tutaj. I mam z Mulaka, ja już kiedyś o tej marce mówiłam, włoska marka, bardzo dobre rzeczy mają. Ja od nich mam sporo rzeczy i naprawdę większość jest fajnych. To jest jedna z tych marek, gdzie zajmuje się tymi formułami profesjonalista, więc ciężko jest, żeby było coś niedopracowane. I tutaj mam dwie palety bronzerów i różów i one są super, ale no na sobie nie jestem w stanie ich zużyć, także ja je po prostu przetransportuję do studia. To jest całkiem nowy nabytek. To jest paletka z Narsa i to są właściwie bardziej róże niż rozświetlacze. Ja je sobie jeszcze zostawię, to są przepiękne odcienie i bardzo żałuję, że no przynajmniej o ile mi wiadomo do tej pory ten odcień nie występuje w osobnym opakowaniu. To jest chyba Montezuma. Czyli taki właśnie brzoskwiniowy, błyszczący róż. Bardzo ładny, także to zostaje. I tutaj ogólnie będę musiała jakąś taką szaradę zrobić z tymi rzeczami, bo coś mi tutaj się nie podoba w tym ustawieniu. O, proszę, jakimś cudem tutaj się znalazła mgiełka, ta tonująca z Nuxa. Bardzo ją lubię, ale ona tutaj nie powinna być. To jest edycja limitowana z Benefitu. Kiedyś wypuścili takie fajne paletki. Zobaczcie, tutaj jest mini cookie. I jest hula i dwa róże. No bardzo ładna paleta, bardzo dobrze wykonana, fajnie skomponowana i kiedyś ją chciałam Wam pokazać na kanale, ale się okazało, że ona już nie jest w sprzedaży, więc nastąpiła szybka zmiana planów. No takie rzeczy właśnie limitowane na pewno ze mną zostaną. To też zostaje z Nat Peachy z Makeup Obsession, czyli do wyboru, do koloru różne odcienie brzoskwini. Czego chcieć więcej? Zostaje. Dwie palety, które też są dość nowe, czyli Double Crosser z The Balm. To jest paletka, na punkcie której całkiem niedawno też miałam obsesję. I Cheek The Mail, czyli paleta z Benefitu, też fajna, świąteczna wersja, zostają. O nie, i tutaj zaczynają się schody z rzeczami, które są zbyt piękne, żeby je wydać. Mam kilka takich paletek z Bobby Brown, w której są albo dwa róże, albo jest róż i bronzer, różnie to bywa. Przepięknie to wygląda i to jest edycja limitowana. I ten róż był tylko swatchowany,
To jest coś pięknego, już nawet samo wiecie, opakowanie, ale nie jestem w stanie się z tym rozstać. Znaczy, umówmy się, ja mam zdecydowanie za dużo różów. No ale czy coś z tym zrobię, zaraz się okaże. Pokazywałam Wam przy okazji robienie porządku w szufladzie z paletami do oczu, paletkę we współpracy z Urban Decay i Gwen Stefani. I była też taka paletka do twarzy. Ta paleta już była trochę mniej udana, mam wrażenie. O ile tamtą paletę do oczu dostałam w prezencie od męża, to tę sobie kupiłam już sama i jakoś specjalnie mnie nie powaliła na łopatki. Ona była bardzo droga. Ona kosztowała kilka stów, mam ochotę powiedzieć, że około 400. No a kolory, jak widzicie, nie regulujcie odbiorników, ona jest taka mdła. Także ja się jej też pozbędę. No, to ze mną zostało z czysto sentymentalnego względu, ale myślę, że już nadszedł czas, żeby się z nią pożegnać. The Balm. Ogólnie oglądając ten kanał i właśnie tę serię z czyszczeniem szuflad, macie bardzo wyraźny przykład na to, dlaczego The Balm kiedyś było aż tak chwalone. Bo robili naprawdę wyjątkowe rzeczy, których wcześniej do tamtej pory na rynku nie było i to było zawsze takie wow. I jakoś gdzieś zgubili ten, wiecie, ten je ne sais quoi, to coś, zgubili. Nie wiem, co tam się zadziało, ale już nie porywają tak, przynajmniej tak często te kosmetyki, bo wtedy cokolwiek by The Balm nie wypuściło, to nie mogli zrobić niczego źle. I takim przykładem jest ta paleta How About Them Apples i to jest paleta 6 kremowych różów. No, 6 kremowych produktów. One mogą być zarówno do twarzy, jak i do ust. One były cudowne, one miały idealną konsystencję. No jak widać, tutaj już bardzo mocno nadgryzł je ząb czasu, one są nie do użycia i od dłuższego czasu już ich nie używam, ale no właśnie, po prostu zostawiłam je z tego względu, że to było coś innego, coś fajnego. Myślę, że już się z tego wyleczyłam, już nie potrzebuję tego w mojej kolekcji. No, te róże też jeszcze dodatkowo śmierdzą, także... Spokojnie można się tego już pozbyć, ale przyznacie sami, same, że robi wrażenie, nie? No nic, do widzenia. Kolejne dwie palety do konturowania, to jeszcze jest takie bardziej użytkowe, mam wrażenie, opakowanie z The Balm, czyli na magnes i z lusterkiem. Tutaj są trzy róże, no albo właściwie dwa róże i taki jeden troszkę bronzer. To jest bardzo fajna paletka, ale ona dla mnie jest za jasna i ja bardzo rzadko po nią sięgam, także oddam ją. Zostawię sobie natomiast tę paletkę z Revolution, bo to zestawienie kolorystyczne bardzo lubię, malutkie opakowanie i to jest też taka fajna, wiecie, wersja podróżna. O, i tu jest jeszcze jedna fajna rzecz, to jest Too Faced i to nie wiem, czy to była edycja limitowana, czy co, ale to jest paletka różów. I kiedyś takie właśnie były modne róże. W tym momencie też bym powiedziała, że wygląda to spektakularnie, ale same odcienie różów są dość mdłe. Już nie robią takiego jakiegoś wrażenia. Te trzy są do siebie zbliżone, a zwłaszcza te dwa. Na żywo wyglądają do siebie bardziej podobnie. Mam wrażenie, że tutaj na kamerze troszkę te różnice są bardziej zaznaczone. Niemniej ładna paleta, bardzo funkcjonalna, właśnie też jak potrzebujecie dużo różów w jednym miejscu, to było coś świetnego. Ja nawet nie pamiętam, skąd ją mam, czy ja ją kupiłam, czy ja ją dostałam, nie mam bladego pojęcia, ale wiem, że ona była nie do dostania później. I tak mi się wydaje, że ona jeszcze ze mną zostanie. Z tego właśnie sentymentalnego punktu widzenia. Mówiłam, że z tego sentymentalnego spojrzenia na The Balm się wyleczyłam. No ta paleta jest wyjątkiem. O, i to też już do wyrzucenia. Sleek to była kolejna marka, która kiedyś święciła triumfy launch za launchem. Co by nie wypuścili, to było trzeba to mieć. No i też hitem były te paletki, w których były dwa pudrowe róże i jeden kremowy. Ta paleta pamięta początki YouTube'a. Ten kremowy róż nie powinien być już w użyciu, także ja też się jej już pozbędę. No i dochodzimy do Chanelki. Jak wszyscy widzimy, to jest bronzer. On powinien być w tej szufladzie wyżej, no ale właśnie już tam się nie mieści. I w tej szufladzie wyżej, tak przynajmniej mi się wydaje, znajdziemy miniaturkę tego bronzera z Chanel. To jest jeszcze ta poprzednia wersja. W tym momencie wiem, że są różne wersje kolorystyczne i ja też próbowałam tej nowej formuły bazy z Chanel, bo to jest baza brązująca, a nie bronzer. Ale ona już też nie robi takiego wow. Ona była w tym momencie, w tej nowszej wersji zbyt żelowa dla mnie, za bardzo się ślizgała po tej cerze. To już nie jest ten efekt wow, który był przy tej poprzedniej wersji. Także ja to sobie zostawię dla własnego użytku, bo ona nie jest jeszcze aż tak wiekowa. Lecimy dalej, a może jeszcze najpierw rozprawmy się z tymi rzeczami, które są o tutaj. No proszę, a to jakim cudem się tutaj znalazło?
Hangovers Two-Faced. To jest bardzo fajna mgiełka, odświeżająca, utrwalająca. Ona ma wodę kokosową, ale też bardzo mocno utrwala makijaż. Róż Skobo. No, ładny, spoko, w porządku róż, ale się go pozbędę. I tam są... Po pierwsze jest paleta z Kiko, którą kupiłam jeszcze chyba z ich strony. Byłam bardzo zafascynowana tą marką wtedy i trafiłam na tę kolekcję. Ona była magiczna. Kiko... No, niestety się wycofało z polskiego rynku, jeżeli chodzi o sklepy stacjonarne. Oczywiście można w dalszym ciągu znaleźć ich kosmetyki na chyba Takomago, to jest drogeria, albo na makeup.pl. No, gdzieś tam na pewno w internecie jest i to są normalnie, wiecie, tacy autoryzowani jakby dilerzy w Polsce, natomiast jeżeli chodzi o sklepy, to już ich nie ma. I ja zamówiłam tę paletę i po prostu sikałam na jej widok. Ona była tak piękna na tamte czasy, taka, wiecie, nieporównywalna do niczego. Jeszcze, że dwa kolory, wow, wow, wow. W tym momencie, no fajna rzecz, ale zajmuje dużo miejsca. Z chęcią przekażę komuś, żeby się pocieszył jeszcze dłużej. I Estée Lauder, co to jest? O, to jest róż, który ja mam jeszcze z czasów Snopki. Jak pamiętacie, kiedyś robiłam makijaże na portal Snopka. I ja, żeby te makijaże wykonywać, bo ja nie miałam wtedy jeszcze za dużej kolekcji kosmetyków, oczywiście dostawałam kosmetyki od Snopki, żeby właśnie móc czymś te makijaże robić. I to jest jeden z takich droższych różów, które miałam w swojej kolekcji, jeden z pierwszych. I ja go bardzo długo używałam, bardzo się nim cieszyłam i wiecie, tak dopieszczałam go. Ale myślę, że ja się już go naużywałam, też go oddam. Mamy paletkę bronzera i różu ze Stili. Ja chyba muszę, no właśnie, może tutaj do tej szuflady wyżej dam palety do twarzy. Tak będzie lepiej to posegregowane. To jest też, myślę, że nie wiem, dwuletni albo nawet roczny nabytek. Ona nie pasowała mi do końca, jak testowałam ją za pierwszym razem, ale czekam na taki stan powakacyjny, żeby móc przetestować to jeszcze raz. Ten róż jest niebezpieczny. On potrafi wyglądać jak po prostu poparzenie radioaktywne. Ale myślę, że on ma potencjał. To jest Patty Blush i jest to odcień Gladiola. Także jeszcze zostanie. Następne w kolejności są róże, których już na rynku nie ma. Czyli Instain z The Balm. No zobaczcie, no przecież to wyglądało obłędnie. To jest jak takie okładki magazynu. No świetne mieli pomysły. Myślę, że tam po prostu ktoś się od tego, jak to się mówi, product development zmienił. No proszę. Jeden jest użyty mocno, drugi jest lekko zesłoczowany, ten jest nowy, ale ze względu na to, że one tak pięknie wyglądają razem, nawet zobaczcie, to było tak przemyślane, że na wierzchu jest podpisany kolor. No przecież to było coś cudownego, także je sobie też jeszcze zostawię. Tak samo też, o to widzę, tu jest taka cała szufladka The Balm. Bo ja też, myślę, nie wiem, 2 lata temu robiłam porządek właśnie w różach, bo mnie już denerwowało, bo one się dosłownie wysypywały z tej szuflady, a do róży ja się jakoś specjalnie nie przyzwyczajam i często je zmieniam. Tutaj są jeszcze poprzednie róże z The Balm, czyli takie pojedyncze, Balm Springs, Cabana Boy. O, takie róże były kiedyś bardzo często spotykane. Czyli taki zgaszony, dość ciemny róż. Tutaj jest Down Boy, cukierkowy. O, taki jak teraz jest na czasie, nie? Taki Dior. I Frat Boy, zgaszony, brzoskwiniowy. One są fajne, ale do nich nie mam aż takiego sentymentu i też nie są spójne graficznie, więc ich się pozbędę. Jest tutaj jeszcze paletka dość nowa z The Balm, z różami i z rozświetlaczem. Ogólnie fajna sprawa. Z tego co widzę, to użyty był tylko rozświetlacz i też nie wiem, czy przypadkiem jest tylko zesłoczowany, a same róże nie wyglądają w ogóle natknięte. I to jest paleta, którą możemy później wykorzystać do czegoś innego, bo tu jest specjalnie taka, co to jest? Wstążka, żeby cały ten wkład wyjąć i wtedy mamy tylko, wiecie, taką puszeczkę, która wygląda notabene jak rejestracja. Autobahn to ogólnie były też palety takie kiedyś stare i w następnych szufladach, następnych odcinkach na pewno je Wam pokażę, bo jeszcze je mam. Takie właśnie bardzo podróżne, maluteńkie, dosłownie połowa z tej palety, czyli to jest taka kontynuacja tej serii. No bardzo fajne, ale czy ja ich potrzebuję? No dobra, ta paleta jeszcze zostanie. Ostatnia szansa. Ale Hot Mama już pójdzie dalej. Tu jest cały wkład rozświetlaczy sypkich. No, może z wyjątkiem tego różu z Benefitu, ale wszystkie inne to są rozświetlacze sypkie. I mamy tutaj Laura Mercier Translucent, ale wersję Glow.
Tutaj macie powder Translucent Glow i to jest taki bardzo delikatny rozświetlaczyk. Kiedyś Glam Shop w swojej edycji limitowanej, to chyba z tej mandali, miał bardzo, bardzo podobny puder. Czyli coś, co po prostu Wam odbija światło od skóry, ale nie błyszczy się jakoś super intensywnie. Natomiast bardzo intensywnie błyszczą się już pozostałe tutaj rozświetlacze. I te z białą nakrętką to są rozświetlacze z Claresy. Też Wam bardzo gorąco polecam. No tutaj jak widać są różne odcienie. Chyba taki najbardziej uniwersalny to będzie More Champagne. On jest oślepiający. No i oczywiście jakby mogło zabraknąć tego rozświetlacza z Moja. Face and Body Highlighter. A tutaj na końcu jest jeszcze co? Paese i Wonder Highlighter, czyli taka sypka wersja tego ich kultowego rozświetlacza. One oczywiście zostają, ale ponieważ nie zmieściły mi się już w szufladzie z rozświetlaczami, bo jak do niej dojdziemy, to dopiero będzie temat na terapię. Bo ja mam... A dobra, nie będziemy na razie o tym gadać. Także one zostaną, tylko nie mam do tego pojęcia, gdzie je umieszczę. Różo rozświetlacze z Hean, a właściwie nawet i bronzero rozświetlacz z Hean, one zostaną, bo to są bardzo fajne produkty i myślę, że jeszcze kiedyś po nie sięgnę do filmu. Ach, ten Dior nieszczęsny. Nie, wiecie co, ja się tego Diora pozbędę. On mnie rozczarował swoim odcieniem. On miał być taki, on miał być brzoskwiniowy, a on jest jakiś taki dziwny. Nie, dziękuję, do widzenia, to jest ten odcień koral, to na pewno nie jest koralowy kolor. Alix Avienne, co to jest? O, różyk. Alix Avienne, lubię inne rzeczy, lubię paletę do modelowania, lubię konturówkę do ust, uwielbiam konturówkę do ust czy korektor, ale ten róż to jest róż po prostu. A wiecie, takich kolorów mam mnóstwo, więc tego się pozbędę. Róże płynne z Eveline są bardzo fajne i często ich używam na co dzień, ale one nie powinny być tutaj, powinny być w szufladzie z Eveline. Milani Luminoso, Luminoso zostanie oczywiście. Kultowy różyk i myślę, że jeszcze będę go używać. Tutaj jest róż kremowy, tak, też całkiem nowy, ale nie używam go, oddam. Mam sporo różów z Bourjois, mianowicie 4, z czego jeden jest takim podwójnym różem. One jeszcze zostaną, lubię mieć taki właśnie, taki dość rozszerzony asortyment kosmetyków drogeryjnych, opcji kolorystycznych drogeryjnych, przydają się do filmów, bardzo je lubię, zostaną. Ten róż z marki Ciate. Pamiętam doskonale, kiedy kupiłam, to było bardzo pokrętne zdanie, ale wiecie o co chodzi, to jak byłam kiedyś w Nowym Jorku, tuż przed wybuchem pandemii, w 2020 roku, dosłownie w lutym, wracaliśmy z lotniska i 2 tygodnie później był lockdown. I nie wzięłam ze sobą różu, albo wzięłam jakiś róż, ale nie było to, na co miałam ochotę. Wiecie, jak czasami bywa. I potrzebowałam różu brzoskwiniowego. Miałam taką ochotę na brzoskwiniowy róż i pamiętam, że sobie wyrzucałam wtedy, że nie zabrałam ze sobą tego duo z Rosie, z Contigo, bo tam był ten róż, od którego byłam wówczas bardzo mocno uzależniona i poszłam w poszukiwaniu na Nowy Jork. Poszłam szukając brzoskwiniowego różu i znalazłam ten z Ciate. On jest bardzo ładny, on jest taki, wiecie, rozświetlający. On oczywiście ze mną zostanie, ale pomyślałam, że Wam opowiem anegdotę z nią związaną. Kremowy MAC. Wydaje mi się, że on też już stracił ważność, także wyjmę po prostu ten produkt ze środka i opakowanie oddam na Back to MAC. Czy ten system Back to MAC jeszcze dalej funkcjonuje? Bo gdzieś mi się obiło o uszy, że chyba mają wycofać Back to MAC. Ja mam jeszcze sporo opakowań po Fix Plusie, także mam nadzieję, że to jeszcze dalej funkcjonuje. Także napiszcie mi proszę, czy jest po co fatygować się do MAC-a. I są jeszcze 2 róże kremowe z Maybelline Dream Matte Blush. O, kineczka do nas przyszła. Też w bardzo ładnych kolorach. O, one też jeszcze zostaną. Ten nowy róż z Benefitu Sunny jest przepiękną brzoskwinką, on zostanie. 2 róże z Make Up Revolution. Jeden rozświetlacz. Jaki ładny. Zostaną. Mam jakiś sentyment do tych serduszek. A tutaj się skrywają jakieś takie jeszcze niedopary, niedobitki. NARS Orgasm zostanie. Wydaje mi się, że cały ten pojemniczek zostanie. Nie, ten nie zostanie. Sephora Colorful, bardzo fajny róż, ale chyba już tej serii w ogóle nawet nie ma, także nie ma po co jej pokazywać też na kanale. To oddam. Zostawię sobie jeszcze też to duo z Rimmel, a właściwie Edition by Rimmel, z różem i z rozświetlaczem. I Laura Mercier, taki śmieszny róż.
Z dość dużymi drabinami rozświetlającymi, chyba nawet nie użyty, albo ewentualnie tylko nie dotknięty palcem. On będzie oddany dalej. Róż z Pretty Vulgar, przepiękne opakowanie, przepiękne, ale nie używam go i też nie możecie go już kupić, także przekażę dalej. I tutaj jest jeszcze róż z Belle Hypoallergenic. Czy go zostawiać? On jest bardzo fajny i też ma takie ładne opakowanie. Dobra, niech jeszcze dostanie szansę. I róże z Nabli. One są ogólnie bardzo fajne, zarówno te róże, jak i opakowania, jak i cały system, ponieważ te opakowania z Nabli mają, wiecie, wymienne wkłady. Myślę, że też jeszcze je zostawię u siebie. No i proszę bardzo, z tego co widzę po tych opakowaniach, to różów mam o połowę, jak nie jeszcze mniej. I teraz zróbmy sobie jeszcze te bronzery, a potem wszystko to jakoś poukładam i pokażę Wam, co wymyśliłam. Ja ogólnie nie doceniam swojej bezwzględności w tych sprawach, bo zawsze biorę za małe opakowanie na kosmetyki do wydania. No dobrze, sprawdźmy, co się kryje w tej szufladzie. Make Up For Ever, o, jaka fajna paletka. No właśnie, tutaj mi przeszkadzało tylko to, że ten bronzer, chociaż ma obłędną konsystencję, to jest taki po prostu nawet nie miodzio, to jest jedwab, po prostu jedwab, był dla mnie troszkę za jasny i ciężko było mi znaleźć odcień tego bronzera na żywo. Musiałabym się przejechać do sklepu z stacjonarnego Make Up For Ever na Mokotowskiej w Warszawie, ale jakoś nigdy nie jest mi po drodze. Jeszcze sobie tę paletkę zostawię. O, tutaj mam też taką super paletę. To jest Pupa Milano i taka edycja limitowana i powiedziałam, że edycje limitowane sobie zostawię. I bardzo dobrze, że ją teraz odkryłam, bo może bym ją teraz zabrała ze sobą do Londynu? Kurczę, no jest piękna. To była edycja limitowana na lato. Fajna, nie? I też były dwie wersje kolorystyczne, ja mam akurat tą ciemniejszą i cieplejszą. No zostanie, jeszcze zostanie. Tak samo zostanie, oj, to będzie ciężka szuflada. Zostanie jeszcze paleta z It Cosmetics, z właśnie wszystkimi potrzebnymi kosmetykami do modelowania. No też jest fajna, no co mam zrobić. Paleta Jaclyn Hill z bronzerem i z różem. No to są zdecydowanie za ciemne dla mnie kolory. Ja brałam te kosmetyki Jaclyn trochę w ciemno, bo i miałam mało czasu i nie było wszystkich testerów, a to kupowałam stacjonarnie w Las Vegas. Myślę, że tej wersji kolorystycznej się pozbędę, bo ona zajmuje dużo miejsca, chociaż wygląda obłędnie. No to zajmuje za dużo miejsca i ja jej nie używam. To jest znalezisko. To była jedna z pierwszych rzeczy, jaką kupiłam w Start. No ja jej nie mogę wyrzucić. No ja was sorry. No to wydaje mi się, że ja ją kupiłam też na pierwszym wyjeździe do Los Angeles. I jeszcze ona tak cudownie pachnie czekoladą. Jedyna rzecz, jaka jest rozczarowująca w tej palecie, to jest ten środek, czyli rozświetlacz. Bo on jest po prostu jak biały puder. On nawet, to nie tyle, że on delikatnie rozświetla, bo jego rozświetlanie jest znikome, ale on jest po prostu biały. Także, no, naużywałam się jej też dość mocno. Także, no, ona zostanie. Sorry. Co tu jest? Jeszcze kremowy bronzer z Make Up Revolution. Czy ja go Wam już kiedyś pokazywałam na kanale? Pamiętam, że kupiłam je, żeby je porównać z czymś. Nawet nie wiem, czy nie z bronzerem z Charlotte. Ale jakoś to się rozeszło po kościach. Natomiast jest to bardzo fajna formuła i zostawiłam sobie. Nie pamiętam. Nie pamiętam. Wy będziecie na pewno pamiętać, czy to się pojawiło na kanale, czy nie. Jest to fajna formuła, ale ja tego bardzo rzadko używam. Mam inne bronzery kremowe pod ręką, po które sięgam częściej. Pozbędę się go. Natasha Denona Tan Bronze and Glow Palette. Ona też jest fajna. Ona jest bardzo fajna i ma właśnie zarówno kremowe, pudrowe, jak i takie żelowe, hybrydowe formuły. Ona ze mną zostanie na pewno. O, tutaj to jest dopiero wycieczka po sentymentalnej alei, czyli Contour Kit z Anastazji. Zobaczcie, jak to wygląda. No to było wyużywane do granic możliwości. Brałam to ze sobą, gdzie po prostu musiałam się pojawić w makijażu, to ze mną jechało. Zobaczmy, o matko, jak ten środek wygląda. Ten rozświetlacz był przeze mnie absolutnie ukochany. No jest przepiękny. On wygląda jak taki trochę puder z Hourglass. Wydaje mi się, że jak już podniosę tę paletkę, to ten rozświetlacz nie przeżyje. Ten rozświetlacz się nazywa Sand. A przynajmniej taki napis jest na tej drugiej stronie.
No właśnie, to już jest pokruszone, tego się już nie użyje. No też ją zostawię, no. Jest to kawał historii makijażowej, odkąd się pojawił kontrkiet z Anastazji, to było chyba najbardziej rozchwytywane, nawet nie trio, to jest, wiecie, paleta do konturowania na rynku, jaka była kiedykolwiek. Także no jak mogłabym się jej pozbyć? Tutaj są ciekawostki. To Wam kiedyś pokazywałam na filmie, że mam trzy Bahamy Mamy, trzy oryginalne Bahamy Mamy z trzech wiarygodnych źródeł, które troszkę się od siebie różnią, a najbardziej one się różnią od siebie kolorami. Bo co najśmieszniejsze, każda z nich ma inny odcień. Ja zawsze się sugerowałam tym odcieniem, czyli takim pięknym, oliwkowym, ocieplającym. W pewnym momencie zaczęły się pojawiać komentarze: ej, ale przecież Bahama Mama jest strasznie pomarańczowa. I ja zgłupiałam. Ja mówię, ale jakim cudem? No i jak jakiś czas później dotarła do mnie inna Bahama Mama, bo ta właśnie już ucierpiała porządnie i wiecie, stuknięte lusterko i w ogóle. No to mówię, ale zaraz, ten kolor jest trochę inny. A potem zamówiłam jeszcze jedną, żeby się przekonać. No i słuchajcie, no trzy różne kolory. No jaja jak berety. Także też z tego względu, że jej kolor stał się taki nieprzewidywalny, niejednolity, na którym nie można polegać, ja przestałam jej używać. Chociaż jej formuła była bardzo fajna, to jednak nadszedł kres używania Bahamy Mamy. I ja myślę, że ten potłuczony i popsuty egzemplarz pójdzie już do kosza, bo już nadszedł na to czas, a te dwa nowsze przekażę dalej. Marc Jacobs. Czy to będzie Omega Bronze? O tak, to też był kawał o makijażowej historii. Odkąd Marc Jacobs wszedł na rynek, to też zrobił szum i niezły szał był na właśnie to duo. Bardzo fajny produkt, ale no właśnie, Marc Jacobs już nie istnieje i jakoś specjalnie ten produkt też nie jest dla mnie sentymentalny. Gdyby to było Omega Bronze, o tam jest dalej. Widzicie to białe opakowanie? To zostanie, ale ta akurat ta paletka może spokojnie być przekazana dalej. Tutaj mamy standardową Lagunę z Narsa, która też jest przeze mnie bardzo kochana. To jest w ogóle chyba druga sztuka, bo dałabym sobie głowę uciąć, że mam jedną Lagunę przy biurku do nagrywania. No, tak czy siak zostaje. Paleta z Ireny Eris, boska paleta, przepiękna. Rozświetlacz jest obłędny. Róż jest przepiękny i dwa bronzery też są grzechu warte. Musimy trochę przejść szybciej przez tutaj ten obszar. Bronzer z Natalii, w sensie z Revolution we współpracy z Natalią Siwiec. Z tej kolekcji lubiłam paletę do twarzy, lubiłam róż i lubiłam rozświetlacz. Ten bronzer był spoko, ale jakoś tak, wiecie, po prostu inne odcienie przemawiają do mnie mocniej, także tego bronzera się pozbędę, na razie tu będę odkładać. Duo z NAM, róż i rozświetlacz zostanie. Bronzer z The Balm, oj nie, za ciemny i za ciepły, do widzenia. Bronzer z Glowish, teraz będą takie szybkie decyzje. Myślę, że go jeszcze zostawię. Bronzer Fresh Powder z Belle zostaje. Tak samo jak ten z Too Faced, jak i, no nie wiem, ten Ginger Powder pójdzie dalej w świat. To była edycja limitowana. Myślę, że też pozbędę się tej palety z Heian, bo mam tamte dwie mniejsze palety, takie bardziej kompaktowe. Pozbędę się również tej palety z Sephory, ona była bardzo fajna, ale nie jest już w sprzedaży. Wielka szkoda, ale zajmuje mi tutaj miejsce. Zostaną ze mną na pewno te paletki z Desi. O, ta jest jeszcze nówka sztuka, patrzcie. Śliczności. I ta druga też zostanie. O, ta jest taka bardziej jakby w moich kolorach, także to na pewno odłożymy na bok. O nie, tutaj mam dylemat. To jest bardzo fajnie zrobiona paleta. Zostanie jeszcze. Mała czekoladka. Z nią się pożegnam, chociaż kolory są bardzo fajne, to wiem, że nie będę jej już używać. O nie, ta paleta zostanie. W sumie dobrze, że robię te porządki, bo zapomniałam o niej kompletnie, a przecież ona jest taka piękna. Idealny bronzer, idealny róż, idealny rozświetlacz. To jest ta Claressa All Set w odcieniu 02. Duo z Kobo skończyło jak większość rozświetlaczy z Kobo, czyli właśnie się pokruszyło. Zostawię jeszcze z czystych względów sentymentalnych. Ojej, co tutaj nam się zadziało z tą Ekocerą? Ekocera też ma ogólnie bardzo fajne zarówno bronzery, jak i rozświetlacze. Jeden z rozświetlaczy z Ekocery jest zamiennikiem dla Cookies Benefitu.
To jest Gobi Bronzer, bardzo ładny odcień, ale już mi się nie chce go ratować, jest dość mocno potłuczony i tak po niego nie sięgam, więc ten wyrzucę, ale ten zostanie. No i paletka z LA Girl. Kiedyś też często po nią sięgałam, zresztą nawet widać, że wytłoczenie zaczęło znikać, ale już chyba czas, żeby zmieniła właściciela. Chillout to też chyba jakaś była edycja limitowana do oddania. Zostanie ze mną ten bronzer z Too Faced. Już mówiłam, że mam sentymentalne nastawienie do tych serduszek, zarówno z Too Faced, jak i z Revolution. O, moja jedna z miłości, czyli Bondi. Co to jest? Bronze Bondi z Becky. Nówka sztuka. Zostanie ze mną. Ja wiem, że Becka już nie istnieje, ale to jest Becka, ok? Pozbędę się na pewno tego Armani, chociaż ma przepiękne, nawet nie tyle satynowe, co rozświetlające wykończenie, to po prostu go nie używam. I bronzer z Pretty Vulgar, ta sama sytuacja, co w przypadku różu. Do widzenia. Revolution, nawet nie wiem, co to jest. No jakiś taki fajny bronzerek, delikatny, ale nie potrzebuję go już u siebie. Tak samo zresztą ten bronzer z Sephory, czas się go pozbyć. O, paleta ze Slika. No proszę, róże, róż rozświetlacz i bronzer, też fajnie skomponowana, ale do widzenia. Zostaną ze mną jeszcze te bronzery z Nabli. No ja po prostu uwielbiam opakowania z tej kolekcji. Coś jest ze mną nie tak, ale nie mogę się z tymi opakowaniami rozstać. Laura Mercier. O, to była edycja limitowana. No ładny bronzer. No niech jeszcze zostanie. No i dobra, nurkujemy. Co tam się jeszcze skrywa? O, odnalazłam rzeczy, których nie widziałam jakiś czas. Bronzer z It Cosmetics. Bardzo fajny, jak widać. Też bardzo często był używany. Chyba nie pojawia się za często na kanale, bo coś innego go po prostu wypychało. Ale niech jeszcze zostanie. Tak samo zostanie jeszcze ta paleta. O, to jest nawet nówka sztuka. Widzicie? Wiem, że miałam jedną sztukę używaną, więc nie wiem, czy ona mi się potłukła, czy co. Ale niech jeszcze też zostanie. Paletka z Tune Cosmetics we współpracy z Alejandrą. Bardzo ją lubiłam. Też była kiedyś w ulubieńcach, też zostanie. Myślę, że pozbędę się tej palety z Kobo, bo ona jest wielka, taka niewymiarowa. I pozbędę się Imagination z Revolution. No, otwieraj się. O, też jest bardzo ładna. Bardzo ładna. Ale nie, słowo się rzekło. Paleta u płotu. Proszę Państwa, mamy tutaj prawdziwego prekursora. Tyle bronzerów zostało wzorowanych na tej sztuce, że sobie nawet nie wyobrażacie. To jest oczywiście Marc Jacobs edycja limitowana bronzera w odcieniu Tantastic Omega Bronze. Oczywiście zostanie. Pozbędę się bronzera z My Secret, bo nie pamiętam, czy w ogóle go kiedykolwiek używałam, chociaż ma bardzo ładny odcień, ale to opakowanie jakoś tak mi nie leży za bardzo. Tak samo świat zwiedzi ten bronzer ze Swederm. W podróż ruszy paleta z Makeup Obsession i ta z NYXa. Trzymając się dalej tej wersji, że edycje limitowane ze mną zostaną i też ta ze mną zostanie, bo ja byłam w szoku. Ja myślałam, że to jest, wiecie, hula, która normalnie jest w sprzedaży, a się okazuje, że nie. To też była limitka, także czekam z utęsknieniem, aż wróci do sprzedaży. Back to Bronze z L'Oreala. Bardzo go lubię, zostanie. O, i tutaj mamy jeszcze trochę beczki. Wszystkie beczki ze mną zostaną. O tym bronzerze mówiłam całkiem niedawno, czyli Affect ze współpracy z Pro Makeup Academy. Ten odcień, jak widzicie, jest nówka. Natomiast ja wiem, że potłukłam poprzednią sztukę i to była po prostu nowa sztuka. No i jeszcze paletka z Rimmela. Nie wiem, czy ona jest jeszcze dalej nawet w sprzedaży, ale myślę, że w tym momencie mam inne wersje drogeryjne, także jej się pozbędę. No dobra, to dajcie mi chwilę. Ja tutaj coś wykombinuję z tymi trzema szufladami. Nie wiem, gdzie będą róże, gdzie bronzery i tak dalej. I zaraz wam pokażę, co się zadziało i lecimy dalej. W międzyczasie dołączył do nas stały bywalec ostatnich filmów, czyli deszcz. Górna szuflada stała się, tak jak wam mówiłam, takim składem dla zapasów. To są zapasy kosmetyków, których używam często, które zużywam na bieżąco, także dobrze jest je mieć. Przy okazji wam pokażę. Mam tutaj Fix Plusa z Maca.
czyli mgiełkę. Mam dwie mgiełki Always an Optimist z Rare Beauty. To jest ta super odświeżająca, robiąca efekt mokrej skóry mgiełka. Uwielbiam ją, dwufazowa. Ona jest jak płyn dwufazowy. Tam z tyłu są edycje limitowane, które się już nie powtórzą, ale są to nowe sztuki, czyli jest tutaj bronzer z Becky, jest takie trio z Narsa, z różem, bronzerem i rozświetlaczem. No i jest też moja paleta, która no właśnie była edycją limitowaną i też już jest ją ciężko znaleźć. 24 Hour Brow Setter z Benefitu, czyli ultra mocny żel do brwi. Tutaj są rzeczy do twarzy, czyli pudry. Mamy ten puder z Bourjois, jest puder z Tarte, korektory z Fenty, z Makeup Forever Full Cover, jest też nówka sztuka tego bronzera z marka Jacobsa na samym dnie. On nie będzie pewnie już nigdy używany, ale go mam. Puder z czego? Z Colistara. Tutaj jest siedlisko maskar, czyli są właśnie te tusze z Maybelline. I jest też jeszcze jeden tusz z Avonu, ten 5-in-1, też jeden z moich ulubieńców. Dwie wersje, to jest jedna brązowa, a druga jest chyba ta wodoodporna, co Wam pokazywałam wcześniej. Tu się jeszcze znajdują dwa brow freezy z Anastasii, czyli te mydełka i cień do brwi z NAM. Duraline, nówka sztuka, którą zaraz zresztą będę otwierać. A tu są kosmetyki do ust, które lubię, czyli Lip Cheat z Charlotte, tu są jeszcze nie tylko do ust, bo są jeszcze pisaki do piegów z Belle, no i konturówki z Kobo, Sephory, ta, które już też nie można kupić, jest jeszcze olejek z Munish, pomadka z Fenty, pomadka z Huda w kolorze Venus. Także tutaj są same zapasy. W tej płytszej szufladzie są róże i te sypkie rozświetlacze. Zobaczcie, jak mało różów mi zostało. Wiem, że przeważnie większość osób ma, nie wiem, tyle w jednym opakowaniu, ale pamiętajmy, o kim mówimy, ok? Także naprawdę cieszę się, że z tamtej pełnej szuflady zostało mi właściwie pół szuflady. Tylko no właśnie problem jest taki, że nie mogę znaleźć pojemniczków, które będą idealnie, wiecie, pasowały koło siebie i zapełnią całą tę przestrzeń, ale to nic nie szkodzi. No i to mam jeszcze pełno miejsca, no bo jak dobrze wiemy, komody Alex są tak średnio przemyślane, przynajmniej te zawiasy. No i na samym, właściwie nie na samym dole, na tej głębszej powierzchni znajdują się bronzery. Tutaj też jest bardzo fajny luz. Tak sobie w sumie to poukładałam, że ten luz mi się jak najbardziej też przyda, bo jak będę chciała właśnie dojść do tamtej kolekcji palet, bo tutaj są te wszystkie palety do twarzy, czy nie wiem, coś będę chciała poprzesuwać, to wiecie, nie muszę powyciągać pojedynczego produktu, tylko po prostu całym pojemniczkiem sobie to przesunę. No i tutaj są jeszcze te krótsze, mniejsze paletki. Pokażę Wam taką ciekawostkę. To jest ta paleta, o której mówiłam w ostatnim filmiku. Ona chyba już nie jest dostępna. To jest paleta Cheeky Claymate z Tarte. I jak kupowałam tę paletę z Tarte, to myślałam, że to jest ona. I zobaczcie, one mają w sumie identyczną wielkość. To jest dokładnie jakby ten sam rozmiar palety. Kolory się jednak różnią, zarówno bronzera, różu, rozświetlacz, wszystko jest inne. Tyle, że w tej nowej palecie rzeczywiście cena jest ta sama, tak? To jest około 100. Więc tutaj już wiemy, za co płacimy. Przynajmniej wygląda to jak wysokopółkowy produkt, no bo tutaj z tym drogeryjnym opakowaniem to trochę polecieli, nie? No i dobrze. I słuchajcie, pokażę Wam jeszcze te dwie dolne szuflady. I tutaj już porządków robić nie będziemy, dlatego że ja te dwie szuflady uporządkowałam jeszcze zanim w ogóle się przekonałam, że jednak będę taką serię robić. I tutaj mamy rzęsy i tutaj są sztuczne rzęsy całościowe, jak i te kępki. I jakbyście pytali o moje kępki ulubione, to są te V-Effect z Ibry. Tam są jeszcze jakieś z AliExpress. Tutaj są takie modele rzęs, które noszę, czyli po prostu imitujące normalnie, naturalnie długie rzęsy. Kępki z Kisa, kępki z Ardell. No tutaj ogólnie jest więcej kępek. Są też kleje do rzęs. Moim ulubionym klejem do rzęs obecnie jest klej do rzęs z Catrice, ale dalej mam zapas jeszcze, wiecie, kleju do rzęs z Eldory. To jest też bardzo mocny klej, on jest właściwie taki sam jak ten z Catrice, tylko ten już kupiłam w zapasie kiedyś, więc go będę wykorzystywać. No i tutaj są jeszcze rzęsy, wiecie, z, co to jest, Natural Lashes, z NYXa. No, są to takie niedobitki, ponieważ mam też jeszcze całą szufladę tylko z tamtej strony, rzęs Ardell, bo po rzęsy Ardell sięgam najczęściej i tam są właśnie, później do nich dojdziemy, tam są takie wielopaki i tam są modele, których no, nadużywam wręcz, można powiedzieć. A teraz uwaga. No tak.
To są moje gąbeczki. I tutaj są wszystkie czyste gąbeczki. Ja w tych gąbkach, mówię, robiłam już jakiś czas temu porządek. W ogóle miałam je w innym miejscu w studio. To było kompletnie nieprzemyślane. Jeszcze jak miałam inne ustawienie do nagrywania, to było za daleko. Więc za każdym razem, jak potrzebowałam nowej gąbki, to musiałam, wiecie, się pofatygować. A teraz mam je bardziej pod ręką. I nie dość, że tutaj są te, które już były wielokrotnie prane. Nie pytajcie mnie, co to są za marki. To będzie miks tych z Action. Bardzo lubię właśnie ten wielopak z Action. Może będzie pamiętać, kiedyś Wam pokazywałam. One mają mieszane opinie. Może to wynika albo z preferencji, albo właśnie z serii, jaka się tam trafi, bo moje gąbki z Action są bardzo mięciutkie. Tutaj są też Blended oczywiście, jeszcze jakieś starsze modele. Jest dużo, jak widzicie, nowych gąbek z Veolia Botanica, Blended Perfection, też jedne z moich ulubionych. Są jeszcze malutkie gąbki, po które kiedyś sięgałam częściej, teraz już nie chce mi się. Po prostu to jest zwykłe lenistwo i jakaś taka, nie wiem, większa wprawa może, nie wiem jak to nazwać, w używaniu dużej gąbki też do rozblendowania korektora pod okiem. Także tych małych już po prostu rzadko kiedy używam. No, także jak zobaczycie filmik z prania gąbek w pralce, bo on kiedyś się pojawi, tak samo jak ten film z błędami w makijażu, to nie dziwcie się, ale Wam pokazuję czasami na Insta Stories, jak piorę dosłownie całą miskę gąbek, to jest właśnie to, że za każdym razem jak kręcę film, to chcę sobie użyć świeżej, nowej gąbki, a nie chcę mi się myć cały czas, wiecie, ich na bieżąco. A ponieważ no przez lata robienia tego YouTube'a trochę ich nagromadziłam, tutaj są jeszcze te mniejsze gąbeczki, to są z H&M, także trochę tych gąbek nagromadziłam, ale u mnie to ma jak najbardziej sens i zastosowanie. I przechodzimy do następnej komódki, do następnego Alexa. Pokażę Wam tutaj jeszcze, myślę, że ze dwie szuflady i będziemy kończyć. Ogólnie patrząc na wszystkie Alexy, jakie mam, na cały ten zbiór kosmetyczny, to zostały nam może, nie wiem, 3 filmy jeszcze, może 4. I będziemy po prostu skończeni w tym temacie. Tutaj, jak widzieliście na napisie na szufladzie, mamy pudry pod oczy i mamy palety podróżne. Tutaj jest również szuflada, która była całkiem niedawno porządkowana, bo w tych paletach, które poprzednio porządkowaliśmy, czyli w paletach do oczu, było sporo takich właśnie paletek podróżnych. Ja też osobno gdzieś tam zawsze odkładałam te pudry pod oczy, więc sporo tego jest. Może tak pobieżnie Wam pokażę, co tutaj się znajduje. Mamy paletki z Too Faced. Oni raz na jakiś czas wypuszczają takie właśnie edycje w puszeczce i one według mnie są świetne do podróży, no bo zobaczcie, no to jest idealne zestawienie do podróży. Tutaj jest jeszcze Christmas Coffee. No fajne są, nie? Jest też paleta z Affectu, którą ostatnio widzieliście z Kiko. Jest Man Eaters Start, jest ten Alternative Rock. O, a tutaj są te paletki, o których Wam opowiadałam przy tych różach, czyli The Balm Auto Balm. I one wyglądają jak prawo jazdy, a w środku skrywają się najbardziej kompaktowe paletki, jakie kiedykolwiek widziałam. Oczywiście były dwie wersje kolorystyczne, też cute, nie? Oczywiście lepiej by to wyglądało według mnie, jakby ten róż też był w prostokątnym wkładzie, no ale nie można mieć wszystkiego. Jest też paletka z Monish Natural, jakaś taka mała Obsession Makeup. To jest absolutnie miniaturowa paleta, to nawet nie jest podróżna, to jest paleta miniaturowa. To są produkty kremowe. Tak, to jest po prostu połowa dłoni, wielkość połowy dłoni, a z drugiej strony jest róż i rozświetlacz pudrowy. Też śmieszna, nie? Myślę, że tę paletkę jeszcze gdzieś kupicie. A tutaj jest cała kolekcja pudrów pod oczy, które kiedykolwiek przetestowałam i które mi się sprawdziły. Czyli jak powiedziałam, że o, fajnie ten puder wygładza, elegancko wygląda, to on się tutaj znalazł, żebym mogła kiedyś w końcu zrobić takie zestawienie najlepszych pudrów pod oczy. Ale poczekam jeszcze, aż przetestuję jeszcze co najmniej 2. Oczywiście o ile kolejne marki nie wyjdą z innymi ciekawymi propozycjami. Także tutaj są same pudry pod oczy, czyli same produkty, które nazywają się pudrami konkretnie pod oczy. Ale mówię, recenzja na ich temat będzie osobno. Ta szuflada jest z niczym, to znaczy to jest taki zapełniacz trochę. Kupiłam sobie kiedyś takie wałki, myślałam, że będę ich używać. Nie do końca jest to dla mnie, nie radzę sobie aż tak bardzo w fryzjerstwie, żeby z nich korzystać, ale one zajmują tyle miejsca, że nie mam gdzie ich indziej ulokować. I już tak kończąc ten film, pokażę Wam tylko taką zapowiedź, czym się będziemy zajmować następnym razem, między innymi pomadkami i błyszczykami, a potem jeszcze pozostałe te elementy Wam pokażę i będziemy przechodzić do następnych Alexów.
I na dzisiaj to już wszystko. Myślę, że było to dość owocne, no ale tak jak zawsze zaznaczam, muszę być bezwzględna, bo inaczej się nie odkopię z tego wszystkiego. Wybaczcie, ale tak samo jak przy innych filmach tego typu nie jestem w stanie Wam zrobić w opisie listy wszystkich rzeczy, które się tutaj pokazały, także dobrze byłoby na przykład na bieżąco sobie robić screeny, jak coś Was zainteresowało. I na koniec jeszcze prośba do Was. Chciałabym w tym miesiącu nakręcić też Q&A. Ja bardzo lubię serię Q&A, a to jest taki, wiecie, filmik do pogadania, do sprzątania, do malowania się, relaksuj i tworzące więzi między nami, także ja bardzo chętnie je robię, ale też nie chciałabym, żeby pojawiał się co miesiąc, także myślę, że w kwietniu to jest bardzo dobry moment, żeby się pojawił. Mam już kilka pytań spod poprzedniego filmu Q&A, ale też będę wdzięczna, jak zostawicie mi nowe pytania pod tym filmem, albo też pod tamtym. Pamiętajcie tylko proszę, żeby zacząć od nawiasa kwadratowego i literek Q&A, bo wtedy jak wpisuję do wyszukiwarki u mnie, wiecie, w studiu twórców, to pojawiają mi się te komentarze, które są właśnie do Q&A. Także proszę bardzo, scena jest otwarta dla Was, mikrofon przekazany Wam, zadawajcie pytania, na jaki temat chcecie, pogadamy sobie w najbliższym czasie, a jeżeli chodzi o dzisiejsze porządki, to już wszystko. Jeżeli się Wam ten filmik spodobał i miło spędziliście ze mną czas, proszę Was o zostawienie kciuka do góry i przypominam o możliwości subskrybowania kanału, żeby być na bieżąco z nowymi filmami. 2 filmiki tygodniowo zawsze się pojawiają, zawsze w środę i zawsze w sobotę. Ostatnio pojawił się taki film, a tutaj Wam też podlinkuję playlistę z poprzednimi czyszczeniami toaletki. Dzięki za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Pa!